Kuba, gratulacje, dobry mecz. Zaskoczyło przeciwnik, niewymagający, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby z takimi przeciwnikami też grać dobrze. Ja mam do Ciebie takie pytanie, taktyka na ten mecz, jaka była? Myślę, że była taka jak przed każdym innym meczem. Rozgrywający był rozpisany w dobry sposób. Wszystko, co robił, sprawdziło się z tym, co było na papierze. Wystarczyło to zrobić. Ale pierwszy set trochę jakiś taki nie po drodze wam początek poszedł. Jakby, nie wiem, to nie trema chyba, tylko za bardzo chyba chcieliście, za szybko chyba chcieliście go zakończyć. A tu punkt za punkt szło chyba do 18 punktu. Co tam nie zatrybiło? Ja bym tego nie powiedział, żebyśmy jakoś źle zaczęli. Popełniliśmy kilka błędów na zagrywce, co jest absolutnie normalne, kiedy przenosimy się z hali na halę. Później im dalej w mecz, tym robiliśmy błędów coraz mniej. Przeciwnicy robili ich coraz więcej i taka historia. Słuchaj, następny mecz. Polska-Stany. Gotowi mentalnie na pewno, fizycznie na pewno. Dużo zmian będzie taktycznych, myślisz, u Amerykanów, nie u nas, bo my gramy swoje. Ciężko powiedzieć. Na pewno Micah Christensen jest rozgrywającym, który umie grać w siatkówkę i umie zmienić swoją taktykę, umie się dostosować do tego, co się dzieje na boisku i na pewno będzie to robił na przełomie całego spotkania. Nasza rola jest taka, żeby te zmiany szybko wychwytywać i też się do tego dostosowywać. Dobra, nie trzymam Cię, życzę tego. Dzięki bardzo. Dzięki.